Cześć, witajcie w kolejnym wideo od mtbxc.pl. Ja się nazywam Tomek i zaczynamy kolejny program cykliczny. Dzisiaj w troszeczkę innych okolicznościach, no ale mała awaria prądu i musimy nagrywać w takich warunkach. Dzisiaj jak zwykle przygotowałem dla Was trzy newsy z kolarskiego świata i zaczynamy z obrzeży kolarskiego świata, a dokładnie o tym, że Maja Woszczowska już niedługo zagości na ekranach Waszych telewizorów w programie Agent Gwiazdy, czy tam Agent VIP, czy coś takiego. No w każdym bądź razie są tam w tym programie różne gwiazdy i między innymi będzie też właśnie Maja Woszczowska. Jest tam chyba też Piotr Świerczewski, Rysiu Peja i chyba też Wiktor Borsuk z tych ludzi, których ja kojarzę. Także już niedługo naszą reprezentantkę będzie można sobie pooglądać na antenie TVN-u i tam pewnie na playerze online. Tak. Kto chce, proszę bardzo, można oglądać. Kto nie lubi, ten niech nie ogląda. Drugi news, który dzisiaj przygotowałem, wiąże się bezpośrednio z aferą w PZKOL. Wczoraj na stronie prokuratury okręgowej zostało opublikowane ogłoszenie, że prokuratura wszczęła postępowanie a propos nadużyć finansowych i też tam jest mowa o sprawach obyczajowych, także pewnie niedługo jakieś osoby albo osoba usłyszą zarzuty. No i tak jak zwykle musimy jeszcze chwilę poczekać i uzbroić się w cierpliwość, ale widać, że sprawa nabiera już tempa i toku. Trzecia wiadomość jest dosyć pozytywna, dlatego że kolejny raz mówimy o nowym sponsorze w kolarstwie i chodzi tym razem o sponsora, o którym już mówiliśmy, czyli o dewelopera 7R, czy 7R, jakkolwiek. W każdym razie firma ta dołącza do teamu CST MTB Team i teraz drużyna się będzie nazywała CST 7R MTB Team. No i cóż, kolejny zastrzyk finansów dla tej ekipy pewnie wyjdzie im na dobre. Możliwe, że będziemy mogli dzięki temu ich zobaczyć gdzieś na jakichś wyścigach za granicą. No, poczekajmy na sezonu, zobaczymy. Na dzisiaj to już wszystko. Mamy za sobą trzy newsy. Dzięki za Waszą uwagę. Widzimy się oczywiście w piątek. Tymczasem do zobaczenia. Cześć.